katedrze polowej Wojska Polskiego odbyły się uroczystości pogrzebowe pierwszego dowódcy dywizjonu 303 pułkownika Zdzisława Krasnodębskiego i jego żony Wandy. Urny z prochami bohaterów walk o wolność Polski spoczęły na wojskowych powązkach w Warszawie. W uroczystej mszy świętej celebrowanej przez biskupa polowego Wojska Polskiego księdza biskupa Józefa Gustka uczestniczyła rodzina Krasnodębskich, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej z szefem resortu Tomaszem Siemoniakiem na czele, jak również ambasador Kanady, gdzie pułkownik po wojnie osiadł na stałe, a także licznie zgromadzeni kombatanci i harcerze. Pułkownik, pilot Zdzisław Krasnodębski i jego żona Wanda są dla nas symbolem bohaterstwa, determinacji, nieustannej walki o lepszy świat i wolną Polskę, mówił w czasie homilii ksiądz biskup Guzdek. Zdzisław Krasnodębski był weteranem wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Ukończył korpus kadetów we Lwowie i szkołę podchorążych lotnictwa w Dęblinie, po czym został dowódcą stacjonującej w Warszawie legendarnej 111 Eskadry Myśliwskiej. Najpierw walczył ze sobą, ze swoimi słabościami. Doskonalił technikę pilotażu. We wrześniu 1939 roku podjął walkę z niemieckim agresorem. Kolejnym etapem jego życia był udział w walkach z Niemcami we Francji w 1940 roku. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii objął dowództwo 303 Dywizjonu Myśliwskiego, który wsławił się podczas bitwy o Anglię. Ciężko ranny po zestrzeleniu trafił do szpitala i rozpoczął heroiczny bój o powrót do zdrowia i pełni sił. Wielu rannych żołnierzy przegrywało tę walkę, ale on ją wygrał. Pod koniec wojny dowodził m.in. Polską Szkołą Pilotów w Newton. Zdzisław Krasnodębski zmarł w 1980 roku w Toronto w Kanadzie. Za zasługi wojenne został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Prezydent Lech Kaczyński uhonorował go pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenia oraz mundur pułkownika Krasnodębskiego znajdują się na Jasnej Górze. W 2006 roku także w Toronto zmarła jego żona Wanda, która w czasie wojny była żołnierzem Armii Krajowej i warszawskim powstańcem.